Rozwiąż równanie. A równanie jest takie. Mamy ułamek w liczniku 14x plus 2, w mianowniku minus 3x minus 2 i to ma być równe 8. Dobrze, więc jeżeli mamy takie równanie, w którym występują jakieś ułamki, których mianowniki zależą od x, dobrze jest rozpocząć rozwiązywanie od wyrzucenia z rozważań tych x, które zerują nam mianowniki. Czyli tutaj mamy tylko jeden mianownik, więc musimy założyć, że minus 3x minus 2 nie jest równe 0, czyli x jest różne od minus 2 trzecich. Czyli po otrzymaniu naszego rozwiązania musimy sprawdzić, czy ono będzie spełniało ten warunek. No dobrze, teraz jak mamy takie równanie, to jak my możemy je rozwiązać? Wydaje się, że najprostszym sposobem będzie pomnożenie obu stron przez ten mianownik, co doprowadzi nas do równania liniowego na x. Czyli tak, 14x plus 2 podzielone przez minus 3x minus 2 równa się 8. Obie strony mnożymy przez minus 3x minus 2. W ten sposób, tak, to się nam skraca. Po lewej stronie zostaje nam 14x plus 2, a po prawej 8 razy minus 3, czyli minus 24x, minus 8 razy 2, minus 16. Teraz co? Do obu stron dodajemy 24x. W ten sposób x znikną nam z prawej strony. No i może jeszcze odejmijmy 2 od razu. I w ten sposób tak. Po lewej stronie równania zostanie 24x plus 14x, czyli 38x. A po prawej zostanie nam minus 2 minus 16, czyli minus 18. Możemy teraz, co? No jeszcze dzielimy przez 38 obie strony. I w ten sposób dostajemy x, może tutaj, x równa się minus 18/38. Możemy skrócić przez 2, minus 9/19. Czyli x jest minus 9/19, jeszcze sprawdzamy. No minus 9/19 to na pewno nie jest minus 2/3. Czyli dostaliśmy jedno rozwiązanie naszego równania. No i dobrym zwyczajem jest sprawdzić, czy rzeczywiście minus 9/19 spełnia nasze równanie. Czyli wstawiamy to do naszego równania. Mamy tak, 14 razy minus 9/19 plus 2 podzielone przez minus 3 razy minus 9/19 minus 2. Teraz co? Może tak, licznik i mianownik ułamka wolno nam pomnożyć przez tę samą liczbę, więc pomnóżmy tutaj licznik i mianownik przez 19. I zostajemy tak. Minus 9 razy 14 plus 2 razy 38 w liczniku, a w mianowniku jest minus 3 razy minus 9 minus 38 i to jest tak, 9 razy 14, 9 razy 10 to jest 90, 9 razy 33 jest minus 126 plus 38. Przez 27 minus 38. To jest minus 88, a to jest 27 minus 11, czyli to jest 8. A więc rzeczywiście T
tyle, ile mamy po prawej stronie równania, czyli rzeczywiście x równe minus 9 dziewiętnastych jest rozwiązaniem naszego równania.